przez Twego Syna kolanie uproś sercom zmartwychwstanie. Ojcu wierzę, daj wytrwanie, Maryjo. Za chwilę przystąpimy do rozważania męki pańskiej. Droga krzyżowa, czas boleści Chrystusa, czas, w którym wydarzyło się po ludzku patrząc tak wiele zła, ale patrząc w perspektywie dziejów zbawienia, wydarzyło się tak wielkie dobro, bo człowiek został odkupiony. W tym dziele odkupienia możemy dojrzeć prawdziwe oblicze Boga. Świętego. Pomóż nam, Panie, przejść Twoją drogą krzyżową, byśmy dojrzeli Twoją twarz. Twarz wrukaną, twarz oplutą, twarz znieważoną przez człowieka, przez nas. Ale twarz zawsze miłującą. Oblicze, z którego płynie siła zbudowana na fundamencie miłości. Pomóż nam, Panie, przejść tą drogą krzyżową tak, by pozostawiła ona ślad w naszym życiu, w moim życiu. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Matko, która nas znasz, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Weź mnie krzyż i rękę swoją światu kupić raczy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Człowiek dobry to człowiek mądry. Istnieje wewnętrzna zależność dobroci i mądrości. Prawdziwa dobroć musi być mądra. Prawdziwa mądrość musi być dobra. Trzeba się strzec fałszywej dobroci. Czasem wydawać by się mogło, że ten człowiek jest dobry, ale niestety okazuje się, że on tylko stwarza takie pozory. Pozory złudzenia okazują się przynętne. A zatem stop. Bądźmy czujni wobec fałszywej dobroci. Dobroci chociażby sekt, niesprawdzonych grup, które głoszą swoją naukę, a nie Bożą. Panie, naucz mnie rozpoznawać prawdę wśród jej pozorów. Naucz mnie dostrzegać dobro płynące z mądrej prawdy. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przez krzyż i rękę swoją świat odkupić raczy. Wszystkim wierzącym.
nad nami. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I tyś, która współcierpiała, Stacja siódma. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża podostru. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś ten krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Któryś za nas cierpiał na mnie, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Trudno jest nam dostrzec sens cierpienia. Tylko wielka, tylko Boża mądrość, która patrzy oczami Stwórcy na dzieje człowieka, umie również w cierpieniu dostrzec element twórczy. Krzyże stojące, Ci drogę wskaż. Matko przez Syna rękę, do Syna swego nas prowadź. Chcę dzieci nas przyjmujące, o mój światu daj. Matko, która nas znasz, niech mi zeli bądź. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez mękę swoją świat odkupić raczył. Kończymy rozważania naszej drogi krzyżowej. Rozważania, które zgromadziły nas z naszej pielgrzymki pieszej drohiczyńskiej. Które zgromadziły tutaj pielgrzymów duchowych, które zgromadziły nas tu wspólnie, razem. Jakże wymowne są te słowa umieszczone na krzyżu przy 14 stacji. Słowa z jednego z psalmów. Wszystkie narody przyjdą i pokłonią się przed Tobą, Panie. Nie lękaj się, wierz tylko. Matko Boża Bolesna, módl się za nami. Lwów Polski, módl się za nami. Jeszcze będzie błogosławieństwo, ale zanim to nastąpi, to oddamy głos księdzu kierownikowi. Zapłać za wspólną modlitwę, za rozważanie drogi krzyżowej. Jeszcze będzie księdzu Zenonowi. Dziękuję za poprowadzenie rozważań. A drugie ogłoszenie to jutro msza świętej jest o godzinie 11:00. Także serdecznie zapraszam. A teraz proszę o błogosławieństwo. Ja tak może tylko jeszcze dodam. Tak się wiele osób nie zastanawia, czy pójść, czy nie pójść na tę uroczystą sumę o 11:00. Może pójść sobie rano, a może w nocy, a może wcześniej. Ja zachęcam, by pójść jednak, można pójść i wcześniej, aby jednak być na tej uroczystej liturgii wieńczącej obchody ku czci Wniebowzięcia Matki Bożej. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć się będzie pokory, Ciebie nie znieści, pomoże ona, Matka, która pod krzyżem stała. Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć się będzie pokory. Ciebie nie znieści, pomoże ona.
pobożni Żydzi na święta Paschy namawiali do siebie do zobaczenia za rok w Jerozolimie. My możemy powiedzieć do zobaczenia za rok na Jasnej Górze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus! Matki Bożej i potem wróci się, ale wiem sam teraz, że wstajemy i osobrzymieni z ustami, tak jak mamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę bardzo, kurs zaczyna. 3, 4. Nie wolno! Jak Pawlak, jak widzicie, powiedział. Tak, 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 jakby może. Jakby nie. Na morzu. No, patrz, jakby to nagrywać. Kurde, kogo to klizm. Tak. Rosja zostaje do następnego roku. Ciao, Rosja! Powiedzieli, że u nas taniej. Taniej u nas. Ciao! Przepraszam bardzo, sam kierownikiem. To już jest koniec. Nie ma już nic. Buona sera.